po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Usuwamy wszystkie odcinki, ponieważ to nie ma sensu, bo to jest wszystko kłamstwo. Nie traktuję macierzyństwa ambicjonalnie, a chyba na początku musiałam traktować. What? Co tu? Jak? Nie pamiętam. A ja mam być teraz pomocą dla trójki różnych dzieci z różnymi potrzebami. To jestem w stanie zrobić. Okej. I jedziemy. Czyli ja wiem, jak zaspokoić te trzy różne potrzeby, ale nie mam fizycznie możliwości przerobowych, żeby je wszystkie zaspokoić w tym momencie. Czy umiemy w trójkę dzieci? Stoimy przed bardzo poprawnym językowo pytaniem. Czy umiemy w trójkę dzieci? Tak się teraz mówi, tak tam Nada podpowiada, że to jest takie właśnie młodzieżowe, czy coś. A my jesteśmy takie młodzieżowe właśnie. I bardzo często rzeczywiście dostajemy wiadomości na Instagramie czy gdzieś. Ja cię podziwiam, jak ty możesz ogarnąć trójkę małych dzieci, przecież to jest niesamowicie niemożliwe. I chcę powiedzieć, zgadzam się, że tak. Że jest to naprawdę... Jest to niesamowicie niemożliwe. Jest to niemożliwe, po prostu niemożliwe. Ale też zależy, co się chce osiągnąć w życiu, ponieważ ja uważam, że trójka dzieci jest do ogarnięcia. To też zależy, jakie dzieci się trafią. Ale ja jakby... Mój pierwszy postulat w tym jest taki, że ja nie ogarniam. Ja jestem ostatnio w moim życiu jestem w takiej fazie, która się nazywa... Niczego nie ogarniam. Przez pierwsze półtora miesiąca Jonasz spał od 9 do 17. Później miał pauzę na lekką aktywność i później dalej szedł spać. Więc to nie było ciężkie życie. To się dało. Ale później się okazało, że się obudził i już nie będzie tyle spał, bo ile można spać w życiu. Później nastąpił moment nieodkładalności, gdzie nie da się go odłożyć i on nie chce być nie przy mnie lub na kolanach, lub trzymany, musi być trzymany. I w tym momencie zaczął ten moment, gdzie ja stwierdziłam, że nie umiem, że ja po prostu macierzyństwo jest tak ciężkie, że ja muszę wycofać wszystkie swoje mądre postulaty. Także usuwamy wszystkie odcinki, ponieważ to nie ma sensu, bo to jest wszystko kłamstwo. ponieważ jest to ciężkie. Z drugiej strony mam świadomość tego, że to jest moment. Że to jest moment, że to, że dziecko ma 3 miesiące, to coś oznacza i za 2 miesiące zaraz będzie zupełnie inna sytuacja. Wczoraj, przedwczoraj, przeczytałam na naszym kanale najbardziej beczny, jeśli tak mogę powiedzieć, komentarz na świecie. No. Przecież ja się przepraszam autorkę, ale no tak to odbieram. Pisze tam autorka komentarza, że ona nie ma na myśli nic złego, ale... Wyglądamy na tak zmęczone macierzyństwem i tak nas to wykańcza, że po co my mamy te dzieci? Oraz ona ma dwójkę dzieci w wieku 12 i 9 lat i ona nigdy nie czuła się zmęczona i nie miała dość. I jeżeli my już mamy dość, to co dopiero za parę lat, jak to naprawdę będzie ciężej? I że może, a tu jeszcze słyszy z którymś w odcinku, że my chciałybyśmy, w sensie, ja to nie wiem, który to był odcinek, ale że chciałybyśmy więcej dzieci, to po co? Ona nie miała jednego takiego dnia, żeby się czuła zmęczona. I w sensie oczywiście odpisała mi, że jest jedyna na świecie i dobrze, cieszę, niech wykorzystuje to, ale to mi dało do myślenia, że jak masz 12 i 9 lat, to jednak nie pamiętasz już, że jesteś zmęczona małymi dziećmi. Po prostu to mnie. I będziesz mogła później powiedzieć swojej koleżance, no ja nigdy nie czułam się zmęczona, więc dobrze, że nagrywamy to. I to nam przypomni, że tak, małe dzieci są męczące. Po prostu. Dokładnie. I dlatego na przykład, ja się czasami zastanawiam, czy nasz kanał ma rzeczywiście sens, nie? Że mój mąż nawet mówi, przecież wy macie dopiero dwójkę małych dzieci, albo ileś tam bez sensu, co wy będziecie się mądrzyć o macierzyństwie. Ale po pierwsze, ja się nie mądrzę, tylko mówię, co u mnie działa, co u mnie nie działa. I po drugie, to jest właśnie to, że tak bardzo się zapomina. Ja
ja już teraz nie pamiętam, jak to jest być mamą jednego dziecka i jak kolejny noworodek mi się rodzi, to mam takie what, co tu, jak, nie pamiętam, już po prostu to wylatuje z głowy, więc spoko, że mamy ten kanał, wiesz, Ania, dzięki. Ania, powiedz mi, jakie są twoje przeżycia z trójką dzieci? Pierwsze pytanie, czy rzeczywiście to jest przeskok między 2 a 3? Czy większym przeskokiem było między 1 a 2? Dla mnie między 1 a 2 było tak gigantycznym przeskokiem w porównaniu do między 2 a 3, że ja... dla mnie to nie... To mogę powiedzieć, że prawie żaden przeskok. Ciekawe. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Ja naprawdę z dnia na dzień czuję, jak jakby schodzę z oczekiwań. Jak nie mogę czegoś zrobić, no to nie zrobię. Jak się wścieknę... To się wściekłam i trzeba to naprawić. Nie traktuję macierzyństwa ambicjonalnie, a chyba na początku musiałam traktować. W sensie, że miało mi się coś udać albo nie udać, a teraz po prostu żyję i cieszę się swoimi dziećmi. Coraz bardziej się nimi cieszę. Z każdym dzieckiem cieszę się nim bardziej po prostu. To, że na przykład udało mi się teraz dobrze urodzić, dało mi takiego powera, że ja miałam wspaniały połóg. To był ciężki połóg. To ja jeszcze pracowałam maksymalnie dużo w tym połogu, ale ja byłam tak nakręcona tym, że to jest wszystko super i Józek jest super i że to macierzyństwo mi się wydaje coraz lżejsze w głowie i to ma dla mnie kolosalne znaczenie. Największe. I chociaż jest ciężko mi godzinowo i jak dzieci są chore, to też mam ochotę naprawdę się katapultować. A jak jadę na przykład z Krakowa do Warszawy czy z Krakowa do Gdańska z trójką swoich dzieci i już wszyscy płaczą, wszyscy krzyczą i płaczą, bo tych dwóch choleryków ma już dość i ich ponosi, a ten jęczy cały czas, bo nienawidzi podróży i jest w stanie tą podróż, nie wiem, przez 3 minuty dobrze znieść, to ja mam ochotę naprawdę wcisnąć bum, taki przycisk i on mnie katapultuje i mówię... To spadochronem sobie... Nie wracam. Ale to są chwile, to są momenty, to ja wiem, że to minie, już teraz się wkurzam, mam ochotę komuś po prostu oddać to dziecko, na przykład teraz. Nie, ale chodzi o to, że wiem, że to jest moment, wiem, że to jest moment i... No i już. Więc dla mnie jest coraz łatwiej mimo wszystko. Mimo tego, że tych dzieci jest coraz więcej. Jest jeden aspekt, pod wpływem którego muszę powiedzieć, że jest mi trudniej. Oraz drugi aspekt, który sprawia, że jest mi ciężko ogarnąć trójkę dzieci. Myślę, że trójka mi styknie. Pierwszy jest taki, że mam trójkę dzieci z 3 różnymi potrzebami. W sensie one są w różnym wieku i jeżeli są takie momenty, w których jest mi naprawdę najciężej, to, że mam Józka tu, Stefana, który też chce się jeszcze przytulać i Antka, który bardzo potrzebuje mojej uwagi. Czyli ja wiem, jak zaspokoić te 3 różne potrzeby, ale nie mam fizycznie możliwości przerobowych, żeby je wszystkie zaspokoić w tym momencie. I to jest rzecz, z którą ja się najbardziej borykam. Nie to, że ten ma pampers numer to, a ten ma pampers numer to i mam różne dzieci, tylko że te potrzeby są ważne i ja czuję, że wtedy nie daje rady, kiedy nie zaspokajam takich głębokich potrzeb moich dzieci. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest... ja się od razu powiem, że mam dokładnie to samo i to jest to poczucie takiej bezradności, które mnie najbardziej przeraża. Gdzie ja mam właśnie trójkę małych dzieci, one mają właśnie potrzeby i ja nie potrafię na nie odpowiedzieć, ponieważ nie ze względu na to, że tak mi się uwidziało, akurat wiesz, mama leży teraz na kanapie, nie mogę wstać i ci pomóc, tylko jest inny człowiek mały, który również potrzebuje mojej uwagi 100%. I każdy potrzebuje 100% mojej uwagi i matematycznie nie jest to wykonalne. Więc to jest najcięższe i właśnie przy nieodkładalności tego. Tak, o to chodzi. Jak masz małe dziecko tu, to już jest koniec. I dla mnie przeskok z 1 na 2 był easy. Chyba, że już o wszystkim zapomniałam, już nie pamiętam. Ale naprawdę, jak ludzie się mnie... Taka mała różnica wieku, jak to przeżyć? Eunika była naprawdę opiekuńczym dzieckiem i była easy going też. I ja w miarę opracowałam tak naszą rutynę dnia, gdzie albo oni się wymieniali drzemkami, albo mieli razem drzemki, albo jak ja karmiłam, to napiła sobie wodę z butelki i to się dało przeżyć. Teraz ja widzę, że oni mają jakąś sprzeczkę między sobą, a ja mam go na rękę. Albo jak Eunika prosi mnie, mamo... Chodź, pobawmy się w to. Ty będziesz tym, a ja będę tym konikiem. Dobra, możemy się pobawić? A ja mówię, dobra, tylko jeszcze odłożę Jonaszka, on zaraz zaśnie i będziemy się bawić. I on nie zasypia. To jest i później standard. Ona przychodzi po 5 minutach, mamo, pobawisz się ze mną w to i w tamto, ja będę tym, a ty będziesz tamtym. I widzisz, tylko że Eunika jeszcze prosi, a Antek już wybucha. On już wybucha i ja wiem, że to nie jest wybuch, że
że po prostu, tylko że ja mogłam temu zapobiec i że to jest niezaspokojona potrzeba, nic więcej. Ale on wybucha, więc mnie to wkurza. I chociażbym nie wiem jak sobie, to jest niezaspokojona potrzeba, ja muszę zaspokoić jego potrzebę i jego zachowanie się też zmieni, to i tak mnie to wkurza i mam zaraz, nie możesz tak się zwracać do matki. I jest to. Ja też widzę u Moniki te momenty, gdzie ona wybucha albo robi coś specjalnie, na przykład kopnie coś. Specjalnie kopnie, żeby zwrócić na siebie uwagę. I ja totalnie widzę to i wtedy Jonasza próbujemy jakoś odłożyć na kolano albo gdzieś i się bawimy razem. I okazuje się, że da się robić wiele rzeczy też naraz. W tym potrójnym macierzyństwie, gdzie Jonasz leży mi na nodze, ja go tutaj trochę bujam, tutaj się trochę bawimy, Michał trochę na mnie wskakuje na plecy, ja mówię no! I różne rzeczy inne. Ale da się. Różne rzeczy się da robić. Mów dalej. Więc to był pierwszy punkt, gdzie trzy różne potrzeby trójki dzieci w różnym wieku. I druga sprawa jest taka, że ja odkrywam, że ja nie mam zdrowia. W sensie, i tak zupełnie nie tak nie mam zdrowia, bo mnie wnerwia, tylko nie mam zdrowia, czyli że jest dobrze, póki jest dobrze. I łatwo jest ogarnąć trójkę dzieci, kiedy mam energię. Jestem w miarę funkcjonująca, bo nie chcę powiedzieć wyspana, bo to się nigdy nie zdarza. Wszyscy są zdrowi. Wszyscy są zdrowi, ja jestem zdrowa, mam energię i mam te takie pokłady do tego, że wszystko, co się wydarzy, jakoś przez to przejdziemy. A potem przychodzi moja wyrwana ósemka i niemożność wzięcia tego przeciwbólowego, albo mój wyjazd Adama, albo mój kręgosłup, który jest do śmietnika. Albo niekończący się połóg. Takie różne rzeczy, które sprawiają, że ja fizycznie nie mam siły i ja potrzebuję pomocy, a ja mam być teraz pomocą dla trójki różnych dzieci z różnymi potrzebami. I to są momenty, ale to są wtedy tak ciężkie momenty, że myślę sobie, że urodzić tę trójkę dzieci to jest żaden problem, naprawdę żaden. Ale potem być dla nich, a nie być w szpitalu i szukać ludzi, żeby się zaopiekowali moimi dziećmi, kiedy ja jestem na SOR-ze, to jest jakby druga opcja. No. I to jest ten moment, gdzie ja bym powiedziała, nie ogarniam. Ale w tym przychodzi mój mąż bardzo często i on mówi, Ola, to jest kwestia też priorytetów, nie? Bo ja mam takie, musimy popchnąć sprawy z domem, ja muszę tutaj nosić Jonasza, muszę się bawić z dziećmi, musimy zrobić homeschooling, musimy zrobić coś tam, muszę ugotować obiad. Musimy zrobić homeschooling, to brzmi jakbyś miała go dzisiaj po południu zrobić. Masz jakieś kredki, zróbcie homeschooling, to na podwodze. Ja bardzo często się śmieję właśnie, że daję im jakieś takie, nie wiem co, wyciąć opakowanie. Rolka papieru. Szybki homeschooling, dobra, robimy, dobra, zaliczone. Żartuję. Znaczy nie żartuję, ale. Ale to są homeschooling takie nawet się nie. To jeszcze tak, nie robisz. To nie. Nawet się nie. Więc, ale z drugiej strony przychodzi mój mąż, który jest bardzo fajny i mówi: Ola, wiesz czego ja od ciebie bym chciał albo oczekiwał? Żebyś po prostu była dla naszych dzieci. I to jest najważniejsza rzecz. Można zlecić zrobienie obiadu, możesz mi to zlecić, ja mogę posprzątać kuchnię, ja mogę ich ogarnąć tutaj do spania, ja mogę zrobić to. Tym się nie przejmuj, nie oczekuję, że będziemy mieli sprzątnięty dom, jak ja wracam z pracy. W ogóle nawet się tym nie przejmuj. Ja chcę, żebyś ty była dla naszych dzieci i wiesz, i była z nimi, i kształtowała ich, i wychowywała, i tak dalej. I wtedy mam takie... To jestem w stanie zrobić. Okej. Okay. I jedziemy. No i rzeczywiście dobrze jest też, jeżeli was stać, macie trójkę dzieci, jeżeli was stać, w polskich realiach to nie jest aż taki chopsiup, zatrudnić kogoś od czasu do czasu, na 1 lub 2 godziny, żeby móc zrobić rzeczy. Bo nie ma co się szarpać, jeżeli jesteśmy w stanie zatrudnić kogoś i wziąć od kogoś pomoc, albo nawet nie zatrudnić, ale pomóc. Pytajcie o pomoc. Mój mąż jest bardzo taki pro załatwianie sobie rzeczy. Ja mówię, jestem taka zmęczona, moje życie jest takie ciężkie i to i tamto. No dobrze, no to poprosimy, żeby ktoś ci pomógł. Ja mówię, nie, oni mają swoje własne życie. Już dzwonię. Hej, Asia, czy tam ktoś tam? Co robisz dzisiaj wieczorem? O, nic, bo jesteś studentką i nic nie robisz. Świetnie, czy chciałabyś wpaść, pouczyć się macierzyństwa? Ja mówię takie, nie, ona będzie zmęczona. Ja mówię, o, naprawdę. Więc może tam się z mnie śmieje, ale to jest naprawdę, trzeba po prostu się wziąć i poprosić kogoś o pomoc. Ty, koleżankę, którą znam. Dlatego ja tak bardzo lubię być w kościele i być w tej rodzinie, w którą kościół jest, gdzie możesz naprawdę podejść do kogoś i powiedzieć, nie daję sobie rady, czy jesteś w stanie mi pomóc chociaż trochę. I teraz, kiedy my się przeprowadzaliśmy,
ja byłam powalona tym, jak bardzo dużo miłości i pomocy ja dostaję ze strony właśnie nie rodziny tej, której fizycznie nie ma u nas w Poznaniu, w mieście, ale tej rodziny takiej duchowej, nie? Gdzie ja przyznaję się, że nie daję rady. Ja mówię, kiedy tylko nie wiesz, że dawała rady, zadzwoń, ja jestem. I po prostu ktoś z drugiego końca miasta przyjeżdża i pomaga mi w czymś. Ja bym się nie przeprowadziła ani o centymetr w ogóle. Z jednego mieszkania do drugiego na tej samej klatce nie dałabym rady się przeprowadzić, gdyby nie pomoc ludzi z kościoła. Więc jest to w ogóle... Dziękuję wszystkim, którzy byli i pomagali, i sprzątali, i tak dalej. Więc to jest takie moje też przemyślenie. Czy coś jeszcze, Anna? Nie. Czy będziesz prosić o pomoc kogoś? Nie. Dziękuję, dobranoc. Ania, wyślę Ci ten link do tego odcinka. Obejrz sobie. A co Wam pomaga ogarniać Wasze dzieci? Dajcie znać w komentarzach. Chcemy się Wam pochwalić, że takie są ubranka dostępne w Milk and Love. Ja jakby przydają się. Widzicie, ja karmię, a mojej piersi nie widać aż tak bardzo. więc polecamy ubranka. Oprócz tego lajki, share'y, subskrypcje, komentarze. Jeżeli czujecie, że ten odcinek pomógłby jakiejś waszej znajomej mamie, to można wysłać. To jest dobry pomysł zawsze. Odwiedzajcie nas na Instagramie, odwiedzajcie nas na Facebooku, odwiedzajcie nas w realu i pomagajcie nam przy naszych dzieciach. Bye!